subiektywny fresh giełdowy Mateusz Namysł. Zapraszam. Najważniejszym wydarzeniem upływającego tygodnia jest bez wątpienia decyzja Europejskiego Banku Centralnego, który rozszerzył program skupu aktywów, obniżył mocno stopy procentowe. Spodziewano się, że zostanie obniżona stopa depozytowa i to rzeczywiście uczyniono, ale oprócz tego obniżono praktycznie wszystkie stopy procentowe, w tym główną stopę procentową do zera. Oprócz tego zwiększono program skupu aktywów o 20 miliardów euro miesięcznie, a także rozszerzono paletę instrumentów, które może inwestować bank centralny, o niebankowe instrumenty korporacyjne. To spowodowało na początku duże zwyżki na europejskich parkietach, natomiast później inwestorzy byli rozczarowani, ale przede wszystkim konferencją już po spotkaniu Europejskiego Banku Centralnego, gdzie pan Draghi powiedział, że to może być koniec obniżek stóp procentowych i na te informacje giełdy zareagowały negatywnie, jednakże wydaje się, że ta reakcja była przesadzona, ponieważ już podczas dzisiejszych sesji europejskie parkiety znów zyskują na wartości nawet ponad 2%. Dla warszawskiej giełdy ważnymi czynnikami oprócz decyzji Europejskiego Banku Centralnego była zmiana cen ropy naftowej i surowców, która pokazuje sentyment inwestorów zagranicznych do rynków rozwijających się. Oprócz tego ważne dla warszawskiej giełdy były wyniki spółek. W tym tygodniu podał wyniki m.in. KRUK, który pokazał wyniki lepsze od konsensusu rynkowego. Wyniki podało też PKO BP, wyniki były przyzwoite i kurs spółki zachowuje się stabilnie. W kolejnym tygodniu na warszawski parkiet wpływ powinny mieć m.in. ceny surowców, w tym ropy naftowej nadal. To był subiektywny fresh giełdowy. Na kolejny program zapraszam już za tydzień.